Witam, przedstawiam oponę Challenge Strada Bianca Pro w rozmiarze 700x36C. Challenge to włoska firma znana z produkcji ręcznie robionych opon najwyższej klasy. Bianca Pro występuje w czterech szerokościach, od 30 do 40 mm. Można używać ją zarówno w rowerze szosowym, a szersza wersja powinna idealnie pasować użytkownikom rowerów endurance i szybkich graveli. Jeśli ciekawią Cię szczegóły dotyczące tej i innych opon, oto strona, z której dowiesz się takich ciekawostek jak opory toczenia, odporność na przebicia, przyczepność na mokrym i wiele więcej. Wracając jednak do Bianki, to oprócz różnych szerokości mamy też do wyboru kilka wersji. Najdroższa to bardzo ciekawa i ultra droga odmiana Ultra. Pro to środkowa półka. Jest też najnowsza, budżetowa wersja Race, która jest trochę wolniejsza, ale za to dużo tańsza i lepiej trzyma na mokrym. Bianca Pro po wyjęciu z pudełka jest idealnie płaska, co sprawia, że niełatwo ją założyć, ale wiadomo, pierwszy raz jest najtrudniejszy. Waży 398 gram, czyli jest lekka, ale nie przesadnie, dzięki czemu nadal ma całkiem niezłą odporność na przebicia. Podobnie zresztą do omawianego przeze mnie wcześniej pana racera Gravel King SS, do którego link znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Strada kosztuje sporo, ale też oferuje niemało. Jeśli zależy Ci na szybkości i odporności na przebicia oraz chcesz wyróżnić się w tłumie, to może właśnie Bianca Pro jest oponą dla Ciebie. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!